Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w prezencie mam tutorial dotyczący aplikacji i za chwilę do tego przejdziemy. Jest to właściwie fragment kursu, który ostatnio nagrałem dotyczący filtrów ND i NDPL. Głównie w tym kursie pokazuję, jakie są korzyści, jakie efekty fantastyczne można osiągnąć dzięki zastosowaniu filtrów i jak jesteście w stanie podnieść waszą świadomość, ale też wasze produkcje na wyższy poziom. I dzisiaj właśnie będzie fragment tego kursu dotyczący aplikacji Polar Pro. Jest to aplikacja nie tylko do doboru filtrów i do sprawdzenia poprawności doborów, ale też do określenia pogody w danej lokalizacji i zaplanowania podróży i lotów w innej lokalizacji. Fantastyczna aplikacja, do której zachęcam, dlatego przechodzimy już teraz do tego fragmentu kursu i let's go! Jedną z najlepszych aplikacji dla operatorów dronów może być aplikacja Polar Pro. Pokazuje nam ona nie tylko dobór filtrów, ale też szereg innych bardzo ważnych dla operatorów informacji. Mamy tam prognozę pogody, mamy tam indeks KP bieżący i planowany, mamy też kierunek i siłę wiatru, prędkość wiatru, mamy też informację dotyczącą Golden Hour. I teraz krok po kroku prześledźmy, jak wygląda aplikacja Polar Pro. Przede wszystkim jest ona dostępna zarówno dla posiadaczy urządzeń na Androidzie, opartych na Androidzie, jak i na iOS. Można ją bezpłatnie ściągnąć z sklepu Play czy z App Store. Gdy wejdziemy na aplikację, pojawia nam się podstawowe menu, czyli wideo, foto, mamy też Golden Hour w tym okienku, czyli zachód słońca, ile czasu pozostało nam do zachodu słońca, mamy też daną lokalizację, prędkość i kierunek wiatru, a także indeks KP. Przejdźmy w takim razie w tej chwili do ustawień samej lokalizacji. Jak widać, current location, ja w tej chwili posługuję się lokalizacją z Krakowa. Można tutaj wpisać daną lokalizację, powiedzmy, że będzie to na przykład Warszawa. Po chwili system odnajduje Warszawę i widać, że lokalizacja jest jak najbardziej dostępna. Następnie przechodzimy do działu Golden Hour i tutaj widzimy, że słońce zajdzie za 7 godzin i 22 minuty. Golden Hour, czyli złota godzina najlepsza do fotografowania i robienia ujęć, rozpocznie się o 19.01, a zakończy się o 19.46 i potrwa 45 minut. Kąt nachylenia słońca 86 stopni. Fantastycznie. Przechodzimy dalej. Następnie mamy prognozę pogody, klasyczny układ na najbliższe dni i mamy tutaj widoczność też, pokazaną temperaturę i samą prognozę pogody. Jest tutaj też pokazana prędkość wiatru 4 metry na sekundę, wilgotność powietrza 58% i widoczność 10 km. Kolejna sprawa to prędkość i kierunek wiatru, fantastycznie pokazane. W Krakowie mamy w tej chwili wiatr na poziomie około 4 metrów na sekundę i kierunek wschodni. Widoczność też jest tutaj pokazana, 10 mil, bardzo dobra widoczność. W najbliższych dniach warunki pod tym kątem też są bardzo dobre, widać, że 4-3, 2 metry na sekundę i wiatr głównie w kierunku wschodnim, ale także południowo-wschodnim. Dobrze. Następna sprawa to jest indeks KP, indeks, który mierzy zaburzenia pola magnetycznego. Pole magnetyczne Ziemi, jeżeli jest spokojne, to ta wartość wynosi poniżej 4. Jeżeli mamy wartość 4, jest ono niespokojne, a jeżeli występują burze magnetyczne, wtedy KP wynosi ponad wartość 4. Informacje można w języku angielskim też znaleźć w tej zakładce. Następnie na dole mamy przejście do witryny YouTube'owej, do strony YouTube'a Polar Pro. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje, to jest dobór filtrów. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że nie chcemy za każdym razem, jeżeli chcemy dobrać filtr, startować, lądować, zmieniać filterka, bo szkoda na to czasu, prawda? Ta Golden Hour, jak widzieliście, 45 minut trwa. Więc dobrze jest po prostu wymierzyć sobie obiektyw drona po włączeniu bezpośrednio w niebo czy w miejsce pomiędzy niebem a horyzontem i na tej podstawie
właśnie uruchamiamy aplikację, dobieramy klatkaż, powiedzmy, że jest to 25 klatek na sekundę i teraz stosujemy regułę 180 stopni, czyli powinniśmy mieć shutter speed w granicach 50, ale wyobraźcie sobie, że macie ten shutter speed, że migawka wynosi powiedzmy 250. Wtedy widzimy, że filtr, który jest rekomendowany, to jest 4 lub 4 z polaryzacją. Jeżeli mamy mocne nasłonecznienie, może się wydarzyć, że ta wartość wyniesie na przykład 1250 sekundy i wtedy potrzebny jest nam filtr ND32. Bardzo prosta forma doboru i dość fajnie to jest zrobione. Polar Pro zoptymalizowała aplikację. Widać, że informacje mamy bezpośrednio przy każdym punkcie. Można też bezpośrednio sprawdzić, jakie filtry są w ofercie dla danego naszego drona. Można też zasymulować taką sytuację, że na przykład mamy już założony filtr, powiedzmy jest to 4, a shutter speed jest nadal bardzo duży, powiedzmy, że jest to 1,250 sekundy, wtedy widać, że musimy jeszcze zejść co najmniej o dwie działki przysłony, czyli ND16 zastosować. Proste mechanizmy, reguła 180 stopni, migawka, jak pamiętacie, 1,50, jeżeli w 25 klatkach na sekundę wykonujemy. Oczywiście gdybyśmy wykonywali na przykład ujęcia w slow motion, spróbujmy zasymulować taką sytuację. Powiedzmy 120 klatek na sekundę i tutaj powinniśmy mieć szatę w granicy 1,250. Powiedzmy, że mamy bardzo krótki shutter speed, na zasadzie 1/1000 sekundy obecnie. Tak, i widać, że potrzebny jest nam filterek 16. Biorąc pod uwagę, że już mamy teraz 4. Gdybyśmy nie mieli filterka, wtedy potrzebujemy właśnie 4. Bardzo ciekawa aplikacja i ta funkcjonalność doboru filtra jak najbardziej jest już poprawiona. Bardzo dobrze funkcjonuje. Oczywiście nic nie zastąpi naszego rozsądku. Pamiętajcie jeszcze o jednej sprawie, która jest istotna. Jak sprawdzić, czy filtr jest dobrze dobrany? Jeżeli już jesteśmy podczas lotu, założyliśmy filterek, wykonujemy ujęcia i wtedy ustawiamy faktycznie nasz klatkaż na docelowy, powiedzmy 25 klatek na sekundę, migawkę na 1,50 sekundy i w tym momencie sprawdzamy, jak wygląda kompensacja ekspozycji, oczywiście wykonując ujęcia w trybie manualnym, prawda? I w ustawieniach manualnych sprawdzamy, czy kompensacja jest w okolicach 0, czy plus, minus 0,3. Jeżeli jest większa, na przykład 0,7, czy 1, lub też nawet więcej, to znaczy, że powinniśmy filtr wymienić. Jeżeli to jest kompensacja dodatnia na plus, czyli w stronę prześwietlenia, wtedy powinniśmy zastosować silniejszy filterek. Jeżeli na minus, powinniśmy użyć słabszego filterka. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o sprawdzenie. Kolejnym modułem, który tutaj jest, to jest moduł fotograficzny i możemy sprawdzić tutaj naszą migawkę po zastosowaniu danego filterka. Jeżeli chcecie osiągnąć na przykład ujęcia z długim czasem naświetlania, powiedzmy jest to filterek 1,000, prawda? Jako że chcemy osiągnąć właśnie długi czas naświetlenia, więc stosujemy filtry bardzo silne i powiedzmy, że aktualnie mamy migawkę na poziomie 1,500 sekundy. To widać, że po zastosowaniu filtra ND1000 uzyskamy czas naświetlania, czas ekspozycji 2 sekundy. Fajna sprawa, żeby zorientować się, jak wygląda zastosowanie filtra, jaki wpływ ma na regulację czasu ekspozycji. Bardzo ważną i bardzo fajną funkcjonalnością są ustawienia tutaj w tej aplikacji. Możemy ustawić temperaturę, jednostki temperatury, czy w stopniach Celsjusza, czy w Fahrenheita. Można ustawić jednostki dotyczące prędkości wiatru, ale także format czasu, czy 12, czy 24-godzinny. Powiadomienia też, na przykład powiadomienia o tym, że będzie bardzo silny wiatr, że ekstremalna pogoda nastąpi. Także dotyczące powiadomienia dotyczące wschodu i zachodu słońca.
we wszystkich lokalizacjach, które wybierzemy, ale także w lokalizacji danej, w której w tej chwili jesteśmy. Także widać, że można zaplanować naszą podróż, jeżeli na przykład chcemy zrobić zdjęcia w danej lokalizacji. Jedziemy na wakacje za 2-3 dni, już możemy zaplanować mniej więcej lot. Już widzimy, jaki będzie kierunek wiatru, jaka będzie widoczność, jaka będzie temperatura, indeks KP. Fantastyczna sprawa pod tym względem, jaka będzie też pogoda właśnie ogólnie. I jeżeli chodzi o inne sprawy, to można tutaj Drone Filter Guide ustawić, czyli pod kątem właśnie ujęć wideo, albo Camera Filter Guide pod kątem czasu ekspozycji zdjęciowych. I to mniej więcej tak wygląda, słuchajcie. Także polecam bardzo serdecznie aplikację Polar Pro. Jest ona zrobiona w taki sposób, że widać, że blisko użytkownika są twórcy. Mamy też, tak jak mówiłem, do kanału bezpośredni dostęp z tutorialami, ale mamy też dostęp do supportu, gdzie są tutoriale. Można też raportować, jeżeli są błędy w tej aplikacji. Możemy też zasugerować aktualizację i poprawę pewnych czynników tutaj w Suggest Improvements. Można też sprawdzić, jakie były ostatnie aktualizacje tej aplikacji i jeżeli chcemy faktycznie kontaktu, można napisać bezpośrednio wiadomość do supportu Polar Pro. Polecam, fantastyczna aplikacja. Polecam też produkty Polar Pro, dlatego że to jest najwyższa półka topowa i mamy pełen support pod kątem produktowym, też gwarancje, ale też co jest istotne, jest know-how, czyli wiedzę, która za tym idzie, a wiedza i doświadczenia, jak wiecie, są najcenniejsze. Dziękuję serdecznie za uwagę w tej części. Przechodzimy dalej. Dzięki serdeczne za uwagę w tym epizodzie. Jeżeli jeszcze nie macie kursu online dotyczącego filtrów i wszelkich korzyści, które wiążą się z zastosowaniem filtrów, czyli uzyskania fantastycznych kinowych ujęć, zastosowania reguły 180 stopni, odpowiedniego doboru, różnicy pomiędzy polaryzacją a brakiem polaryzacji, aplikacji, studia przypadków, przykłady na żywo praktycznie, kompensacja ekspozycji, to też podstawowe wiadomości dotyczące ekspozycji, to wszystko, co podciągnie wasze produkcje na najwyższy poziom, czy zdecydowanie wyższy poziom, polecam wam bardzo serdecznie ten warsztat. Jest oczywiście promocja dla was cały czas. W opisie pod filmem znajdziecie te warunki, znajdziecie linki. Także trzymajcie się, dzięki serdeczne i do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Cześć!